City Halla. Jak widzicie, jest to druga część, bo naprawdę, bo jestem w tym samym stroju, co w ostatnim holu. I ponieważ oszczędzam trochę czas, przez to, że otwieram teraz sklep, to kręcę wszystko naraz, żeby po prostu, wiecie, mieć trochę czasu na urządzanie i na wszystko, bo też pracuję, zaczęła się szkoła, no i naprawdę jest co robić. Uwierzcie mi, że jest intensywnie. Także wybaczcie, jeżeli będzie minimalnie krócej, a może to i dobrze, piszcie koniecznie, czy lepiej tak krócej. Ale postaram się mimo wszystko dosyć dokładnie wszystko Wam pokazać. I dzisiaj będą głównie rzeczy do sklepu. Będzie kilka rzeczy dla mnie i zobaczycie oczywiście stylówki z tymi rzeczami. Też powiem Wam pokrótce, do czego te rzeczy, które kupiłam do sklepu, mogą pasować. Jakie można zestawić, także myślę, że będzie to przydatne też. No i zaczynamy. No i kochani, oczywiście proszę Was o subskrypcję, bardzo Was proszę, subskrybujcie kanał, jeśli oglądacie, bo to jest niesamowicie ważne dla rozwoju kanału, a chciałabym wyjść do szerszej publiczności. No i oczywiście bardzo proszę też o polubienie. No i idziemy do zakupów. Kochani, zacznę znowu od gadżetów. Pierwszym gadżetem są okulary bardzo markowe. Bardzo mi się spodobał wygląd tych okularów. Pokażę się tam Wam, pokażę się Wam w tych okularach po prostu. Są bardzo proste, ale są bardzo jakościowe. Bardzo fajnie wykonane są oprawki, dam Wam tam zdjęcia. I to jest, słuchajcie, firma Belstaff London. No i jak zobaczyłam w internecie, ile kosztują okulary Belstaff, jak chce się je nowe kupić, to trochę doznałam szoku, naprawdę, bo to są tysiące złotych te okulary, więc to są takie naprawdę już designerskie okulary, super marki. Mają bardzo fajne takie znaczki właśnie tu firmowe z boku. No i po prostu jestem zachwycona, że udało mi się je kupić. Wiedziałam, że super jakość, no bo jakość jakby wpadła mi w oko, tych okularów są takie bardzo solidne i kształt mi się spodobał, bo ja lubię taki kształt okularów. Mają takie zielonkawe, lekko czarno-zielonkawe szkła. No i nie wierzyłam, że naprawdę... I słuchajcie, kupiłam je za piątkę, bo to było na wyprzedaży po 5 zł. No nie, to jest naprawdę... To jest naprawdę szok, moi drodzy. Także szukajcie takich rzeczy, bo też czasem możecie trafić na Chanel, na jakieś naprawdę markowe akcesoria. Następny gadżet, można powiedzieć, to właściwie dwa gadżety, to paski. I znowu, to jest pasek za 5 zł, nawet nie, ten chyba kosztował nawet 2 zł. Z takiej, patrzcie, przepiękny, z takiej wężowej skóry, cały ze skóry, bardzo ładnym stanie, w ogóle nic tu nie jest zniszczone, ani od spodu, ani na zewnątrz, więc to jest pasek do sklepu. On jest taki rozmiar M bardziej. Myślę, no na mnie jest za szeroki, ale na przykład do spodni, dla M-ki, dla L-ki będzie super. Przepięknie wykonany, naprawdę pięknie wykonany, no i bardzo, bardzo atrakcyjna cena była i uważam, że kolor też jest śliczny po prostu. Tak, idziemy dalej. Jeszcze kupiłam sobie pasek, który pokażę Wam też w stylówce tej takiej zbiorczej, która była z różową bluzką i ze sweterkiem i z kamizelką może potem też. Przepiękny skórzany paseczek, taki wąski, naturalna skórka, naprawdę zobaczcie jak wykończony, nawet ma taki metalowy tutaj koniec, ślicznie to jest zrobione, dorobiłam sobie dwie dziurki, bo ja mam taki dziurkacz, także bardzo, bardzo mi się podobał, a ten pasek to w ogóle kosztował chyba 2 zł, nawet nie 5, tylko 2, więc też jestem zachwycona, no i w tym kolorze, wiecie, który wow, który lubię. Idziemy dalej. Akcesoria na początek, wszystkie buty. Kochani, kupiłam 3 pary butów, jedne Wam pokażę tam w przebitkach, to od razu Wam pokazuję, bo to są takie brazylijskie japonki gumowe, ale bardzo dobrej marki brazylijskiej, które kupiłam dla Asi, dla przyjaciółki. No i te butki są z takimi jakby sztucznymi kamieniami, ale naprawdę pięknie to wygląda, bardzo fajna kolorystyka. No i za nie zapłaciłam oczywiście 5. Także naprawdę, naprawdę super okazja. I zobaczcie, kupiłam kozaki teraz, Wam pokażę moje. Ale wiecie co, nie wiem czy zrobię stylówkę z tymi kozakami, zobaczymy, bo chyba nie wiem czy będę je sprzedawać, bo niedługo będą stylówki jesienne na projektantów i chciałabym jakoś fajnie je wystylizować, ale może coś,
coś tam dla Was nakręcę takiego w tych kozakach, jeszcze takiego przejściowego, bo one są ze skóry i one nie są ocieplane w środku, ale bardzo grube, bo są podwójne. W środku jest czarna skóra, więc można z grubymi skarpetami je nosić też w zimie, oczywiście nie przy minus 20, ale wiecie. No i zawsze chciałam mieć czerwone kozaki, słuchajcie, to są takie lata 80, całe ze skórki, przepiękne, można podnieść tą cholewkę i mamy wtedy takie trochę kozaki kociaki. O, w ten sposób. No i to są kozaki dla mnie, bo to jest idealny dla mnie rozmiar. Strasznie, strasznie mi się podobają i długo szukałam czerwonych, bo bardzo lubię kolor czerwony, szczególnie właśnie w zimie. No i trochę tak jak Mikołaj będę wyglądać chyba. Ale super, moim zdaniem do bladego różu to będzie rewelacyjnie wyglądać i do beżu. Ale także i do koloru czarnego na przykład, czy granatowego. Także uważam, że to jest strzał w dziesiątkę. Kozaki kosztowały, słuchajcie, na wyprzedaży 5 zł. Szok. Dobra, słuchajcie, następne. Sandały. Oczywiście kupiłam sandały za też jakieś grosze. Chyba też 5 zł to było, tak. Całe skórzane, zamszowe w zasadzie. I one są w takim bardzo ładnym liliowym kolorze i też oczywiście zobaczycie je, pokażę się Wam w stylu weczty z tym, bo to fajnie wygląda. I to nawet powiem Wam, że do tej sukienki mojej różowej i do tych wszystkich akcesoriów i do tego paska, bo dlaczego nie? One są w takim bardzo jasno-wrzosowym kolorze. Super ten obcasik właśnie, ten kitten heel znowu jest. Skórka bardzo wygodne, bardzo mięciutkie, bardzo kobiece, także jestem zachwycona i to jest firma, już Wam mówię, Isabel, się pisze przez S. Takie buciki, prześliczne według mnie i ja uwielbiam takie tego typu sandałki na małym obcasie. Bardzo są kobiece i bardzo fajnie podnoszą outfity. Dobra, teraz jeszcze akcesoriów zostały szaliki, które kosztowały mnie też po 5 zł. Przepiękny szal, też widzieliście go na live'ie. Szal ze złotą nitką, on jest z moherem, ten szal. Akryl i moher, ale jest dużo moheru w nim, więc uznaję go, że jest dosyć dobry składowo. Przepiękne, ma takie miedziane i złote przetykane nitki, jest trójkątny. Także naprawdę, naprawdę fajna rzecz. Tak to wygląda. To jest do sklepu. Komin, który jeszcze nie zdecydowałam, czy sobie nie zostawię czasem, bo jest super skład też i słuchajcie, to jest komin marki Part 2, więc bardzo dobrej firmy i on jest moim zdaniem wełna z e-baby moher, czyli moher, kid moher. Tak jak patrzę na skład i trochę go przypalałam, na pewno nie jest to nic sztucznego. Przepiękny, różowy, taki bladoróżowy komin, jak nowy. Kolejny szal z czystej wełny. Jest też śliczny, zobaczcie, taki róż pudrowy, blady róż z czernią i w taki piękny wzorek, ma piękne frędzle, tu jest nowy, naprawdę. To tak jakby ktoś zdjął metkę, tutaj absolutnie nie ma się do czego przyczepić. Także wszystkie te rzeczy były po 5, bo to była wyprzedaż 5 zł. Za 10 zł kupiłam też, słuchajcie, na wagę, cudowny koc i on też będzie do sprzedania w moim sklepie, jest też jak nowy. Zobaczcie, biały, kremowy koc z takim oprzyciem, jest wyprany i wszystko już. Kosta Linen Wafery, szwedzki. Szwedzka marka i on jest taki 120 na 140 mniej więcej rozmiar, ale naprawdę jak nówka i no takich na przykład skandynawskich wnętrz, na zimę taki kocyk, bajeczka. Moim zdaniem jest po prostu piękny, piękny i dla mnie jest za jasny do wnętrza, ale bardzo mi się podoba, jest po prostu cudowny. No i kolejna rzecz za 5, szwedzka czapka i to jest hit po prostu, słuchajcie, patrzcie na to. Po prostu ta czapka mnie tak bawi, to jest oczywiście czysta wełna, widać tutaj jest taki znaczek norweski, no i patrzcie na to, jest po prostu przekochana ta czapeczka. I ona ma w środku jeszcze dla ocieplenia polarek cienki, ale to jest czysta wełna, zresztą to widać nawet na oko, nie trzeba się przyglądać specjalnie, z reniferkami tutaj, no po prostu, to jest po prostu boskie. Kocham takie rzeczy, słuchajcie. Kolejne rzeczy to są kamizelki i tak, jedna kamizelka, zastanawiam się, którą sobie zostawić, którąś sobie na pewno zostawię, albo różową, albo niebieską. Ta kamizelka jest, słuchajcie, baby alpaka,
To jest rękodzieło, więc to naprawdę są rzeczy przepiękne i wartościowe. Zobaczcie, jak to jest zrobione. Tu ma takie rozcięcia w ogóle. Jest bardzo taka prosta, minimalistyczna. I ten materiał, słuchajcie, to jest ta dzianina. No to jak raz dotknęliście baby moheru, to nigdy nie zapomnicie tego dotyku, bo to jest... Boże, nie baby moheru. Jak raz dotkniecie tej młodej alpaki wełny, to tego się z niczym nie da pomylić. A nawet z kaszmirem, bo to jest... Jest chmurka, ja to już mówiłam kiedyś. Po prostu to jest chmurka. Druga kamizeleczka jest taka sama, tylko ta jest z baby moheru właśnie. Ta jest taka bardziej, no wiadomo, moher jest trochę bardziej szorstki, ale też ślicznie zrobiona. Ona ma bardzo, bardzo fajny krój i no jest też bardzo ładna i to jest też rękodzieło. Także to są rzeczy, które też, jedna z tych rzeczy na pewno będzie jedną z tych, które możecie później u mnie kupić. Słuchajcie, następna rzecz, lniana koszulka. To jest koszulka, słuchajcie, z H&M-u, S-ka, ale to jest 100% len. Także dlatego tylko wyląduję, bo ja, wiecie, będę raczej mieć takie rzeczy bardziej markowe, bardziej takich luksusowych firm, ale jeżeli coś jest 100% len i to jest bardzo fajny taki basic, który do wszystkiego pasuje, to takie rzeczy też będę miała, bo być może ktoś będzie chciał się wystylizować, kupić sobie jakiś komplet, dobrać coś i coś takiego warto też mieć, zwłaszcza właśnie z takiego super, super materiału jak len, prawda? Idealna rzecz na lato, taka bardzo prosta, taki basic na lato właśnie. Słuchajcie, idziemy dalej. Spódnica projektancka, nie włożę jej, bo to jest XL-ka. No jest bardzo ciekawa, zobaczcie, to jest po prostu szok. Ta spódnica ma na dole taką siatkę bawełnianą, a tutaj jest jedwab. I to jest w ogóle jedwab z wiskozą. Munte plus Simpsonen, Kopenhagen. Więc to jest naprawdę super, super projektantka rzecz. Bardzo ciekawie uszyta, zobaczcie. Też będzie w sklepie. Dla ekstrawaganckiej pani w tym rozmiarze, moim zdaniem. I zobaczcie, jakie piękne kolory. To są takie pastele tu. Oczywiście, jak ktoś nie lubi aż takich ekstrawagancji, to może sobie tą siatkę obciąć do długości spódnicy i nie będzie to aż tak się rzucało w oczy, albo minimalnie dłuższa, żeby była. Kto powiedział, że nie można? Tu jest rozcięcie w ogóle jeszcze, więc nie dość, że jest taka ekstrawagancka, to jeszcze tutaj ma, można nóżkę trochę wystawić, a jednak jest dłuższa. Taka ciekawa spódnica. Słuchajcie, kolejna rzecz to sweter. Wełna z kaszmirem, 100%, to znaczy 100% wełna z kaszmirem, ale w jakich proporcjach to już Wam mówię. Sekundkę. 30% kaszmiru, 70% wełny. Bardzo minimalistyczny sweter z Vero Mody w super stanie, zobaczcie. Nie ma nic tutaj, żadnych uszkodzeń, piękne rękawki, jest naprawdę śliczny. To jest taki SM. Ja bym powiedziała, że to jest bardziej M-ka, bo on jest taki tutaj równy bardzo, więc jak ktoś będzie miał M-kę, to będzie chyba się lepiej trochę układało. Chyba, że ktoś lubi, jest bardzo szczupły i lubi takie lekko oversize'owe, no to ten sweter będzie taki. Aczkolwiek rękawy są wąskie dość. Czyli takie do ręki po prostu. Nie będą tutaj w żaden sposób oversize'owe te rękawki. Fajny sweterek moim zdaniem, też bardzo, bardzo fajny. No i kolejny sweter, słuchajcie. Super skład też, już Wam mówię. To jest Soaked in Luxury, też jedna z moich ulubionych firm. I to jest alpaka, wełna i tam jest też dodatek sztucznego. Ale ponad połowę stanowią alpaka i wełna i to jest taki bardzo modowy, musztardowy sweterek oversize. I on ma, on nie ma takich wcale krótkich rękawów, tylko on, to są jakby dotąd aż jest bok, bo on jest taki nietoperzowy i tam jakby od łokcia tutaj idzie taki wąski rękaw, a tutaj po prostu się mieścimy w środku swetra. Ale prześliczny, naprawdę bardzo ładna wełna, zobaczcie. Uważam, że jest po prostu superowy. Bluzka też śliczna, XL-ka i to jest Knight, Birger & Mikkelsen i to jest 100% bawełna, bardzo delikatna, ale bardzo dobra marka i ona jest obszywana złotą, srebrną nitką i ma takie śliczne guziki tutaj. Wcale nie są kiczowate te guziki, zobaczcie, bardzo mocne, to nie jest plastik, żaden chiński, tylko metal z takim jetem tutaj. Bardzo fajna bluzeczka w takim zimnym brązie. Dzisiaj dużo rzeczy, słuchajcie, ale za to trochę szybciej.
I bawełniana sukienka container z pięknymi wstawkami z koronki. Zobaczcie, taka jest eseczka. To jest nawet XSKS-ka, coś takiego. Śliczne hafty ma i w ogóle bardzo ładny materiał. Moim zdaniem jest bardzo, bardzo ładna ta sukienka i jest jak nowa. Naprawdę wybieram tylko takie rzeczy, które są piękne, ponadczasowe, jak nowe i oczywiście one są wszystkie, tak jak już mówiłam, wyprane, wypielęgnowane, pachnące i pięknie wyeksponowane będą. Będzie można wygodnie mierzyć i wszystko. Oczywiście można prosić o wymiary też, jeżeli chcecie kupić internetowo, jak najbardziej. 100% merino, słuchajcie, taki nietoperzyk, firma C. Tutaj jest taki wyhaftowane C na dole. Przepiękny sweter też. Tak jak mówię, 100% wełna z merinosa, taka cieniutka. Bardzo miły, bardzo fajny. Zrobię Wam oczywiście tam jakąś stylówę z tym swetrem. Ja mam dużo swetrów, więc już nie zostawiam, ale naprawdę jest śliczny. Khaki taki, taki ciemnozielony, ciemny khaki powiedzmy. To jest kolejna rzecz, oczywiście, że za piątkę. I kolejna rzecz, chyba na wagę nawet, to jest perełka, słuchajcie. To jest perełka, której nie przymierzę, bo jest na mnie dużo za duża. To jest, moi drodzy, niby Big Bok, 100% jedwab. Zobaczcie na te rękawy. Jakie piękne. Elka. I to jest projekt sióstr Olsen. Wiecie, te aktorki, co grały w tych filmach o bliźniaczkach dawniej, w latach 80. Mary Kate Olsen i Ashley Olsen. Projekt, czyli to jest taki unikat. Bardzo super stanie czarna koszula z jedwabiu, 100% jedwab. Także to jest moja perełka i tą perełkę będziecie mogli też u mnie kupić. Szczęściarze ci, co mają rozmiar L. I kolejna jedwabna bluzka, taka właśnie projektancka, zobaczcie. Jest bardzo ciekawa, też taka nietoperzowa. I ma taki zamek z tyłu, a tutaj ma takie zaszewki jakby... tak, takie zaszewki wypuszczone, więc to jest taki, też taki nietoperz właśnie, do takich nowoczesnych stylówek, do fajnych spodni, do jakiejś właśnie nowoczesnej spódnicy, czemu nie? Kochani, no i słuchajcie, to już jest tyle na dzisiaj. Więcej rzeczy dzisiaj nie mam, ale i tak było ich bardzo dużo, także już czuję się trochę przytłoczona ilością tego, ale bardzo Was serdecznie zapraszam na kolejne filmiki. No i na live ze sklepu i na zakupy do nas, ale na pewno będą też filmiki jesienne, stylizacyjne, także już się na nie cieszę i zapraszam Was na kolejne programy. Kochani, do zobaczenia, pozdrawiam, buziaki, cześć!